efekt wypukłości na teksturze. Chciałabym uzyskać na teksturze komody głębię, która uwypukli mi kształt frontu. Po zaznaczeniu frontu, we właściwościach materiału nie mam ustawionych żadnych parametrów. Nie mam również dodanego mapowania wypukłości. Efekt ten najlepiej włączyć przed renderowaniem, no na przykład na poziomie 1%. Wówczas program podczas renderowania pozwoli nam na wprowadzenie dodatkowych korekt, jeżeli będzie tego wymagała od nas scena. Włączam obliczenia Render Start. Standardowo efekt wypukłości zadziała w ten sposób, że jasne odcienie w materiale zostaną podniesione w górę, natomiast ciemniejsze odcienie będą cofnięte. Będziemy to widzieli w momencie, kiedy program zacznie nam przeliczać projekt. Dodam efekt wypukłości na poziomie np. 20%. Obrócę kamerę tak, żeby było lepiej widać materiał. Wyraźnie widać podniesione jasne odcienie, natomiast ciemniejszy kolor został cofnięty. Jeśli włączymy efekt odwrócony, zamienimy materiały, czyli jaśniejszy kolor został cofnięty, a wyciągnięty w górę odcień ciemniejszy. Ten efekt będzie bardziej widoczny, kiedy dodamy do właściwości materiału na przykład odbicia i złagodzę je chrupowatością na poziomie 50%. Odsunę troszkę kamerę. Jak widzimy, komoda uzyskała głębię. Podobny efekt jesteśmy w stanie uzyskać na przykład na podłodze. Na podłodze, po zaznaczeniu, we właściwościach materiału mam dodane odbicia, chropowatość i delikatny efekt wypukłości. Tak to wygląda w przybliżeniu. Gdybyśmy wyłączyli efekt wypukłości, podłoga zrobi się bardziej płaska. Wyraźnie widać tutaj w tym fragmencie. Odjęcie odbić i chropowatości całkowicie pozbawi teksturę właściwości. Wygląda ona w tej chwili tak. Dodam odbicia oraz chropowatość. Wszystkie nasze ruchy widzimy w podglądzie materiału, we właściwościach materiału, przy stempelku. Włączę ponownie efekt wypukłości. Zwiększę poziom odbić. I ponownie właściwości zostały przywrócone. W przypadku płytek efekt wypukłości działa na fugę. Na ścianie mam dodany efekt wypukłości na poziomie 20%. Tak to wygląda w tej chwili. Zmniejszę ten efekt wypukłości do zera. Wyraźnie widać różnicę. I wrócę z efektem wypukłości ponownie do poziomu około 20%. Program uwzględnił mi korektę. Jak widzimy, fuga została cofnięta. Dziękuję za uwagę.